Dziękuję panu Górczyńskiemu za ten wstęp, bo on trochę rozdzielił jakby to, co wróci. Proszę państwa, dzisiaj dla tych osób, które może dzisiaj podejmą tą ważną decyzję, że będą studiować filozofię w przyszłości, no jest pewna lekcja, którą chciałbym, żeby te osoby wyniosły. To znaczy warto rozmawiać ze swoim promotorem przed prezentacją, dlatego że jak słuchałem prezentacji pana profesora Wojtysiaka, który jest moim promotorem, no zdałem sobie sprawę, że tutaj rzeczywiście warto rozmawiać i pytać, co w tych prezentacjach jest. Więc z tego mogą już się państwo domyślić, że pewne rzeczy się powtórzą. Postaram się zrobić to tak, żeby państwo tego nie zauważyli jakoś zbyt boleśnie, natomiast może dobrze, że tak się stało, bo okazuje się, że te dwa warsztaty są tak naprawdę no, powiązane tematycznie i będziemy mogli to jakoś skonfrontować. Więc tak. To główne pytanie, na które chcielibyśmy dzisiaj odpowiedzieć, czy zasugerować pewną odpowiedź możliwą, brzmi, czy Matrix to kompletny fałsz? Zamiast słowa Matrix można wstawić, czy poglądy, tezy wygłoszone, czy takie, które można wywieźć z tego filmu, są kompletnym fałszem. To jest Matrix jako skrót tego wyrażenia można traktować. I jakby nawiązując jeszcze do tych poprzednich warsztatów, no, jest taka pewna generalna różnica, która będzie się tutaj ujawniać. To znaczy tutaj w Matrixie już w ogóle właściwie trudno powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś lepszym światem. To znaczy tu już w ogóle nie jest miło. Znaczy to już nie jest bajka dla dzieci, nawet w jednej ze swoich warstw, tylko to już jest no, taka historia, która jednak stawia nas przed pewnymi twardymi dylematami. Tutaj wydaje się, że żadne z wyjść nie jest tak naprawdę dobre dla bohaterów. I wydaje się, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Matrix to kompletny fałsz, można sobie zadać pytania pomocnicze, które jakby przygotują nas do odpowiedzi na to główne pytanie, doprowadzą nas do tej odpowiedzi. I ja chciałem tutaj państwu zaproponować takie cztery pomocnicze pytania. Pierwsze pytanie, kim jest Neo? Oczywiście nie w sensie, jakie ma imię i nazwisko i tak dalej, tak? Tylko kim jest w swojej istocie, kim naprawdę jest Neo? Bohater Matrixa. Po drugie, co się z tym wiąże, jest pytanie, które brzmi, jaki jest świat, w którym żyje Neo? To znaczy, jaka jest natura tego świata, w którym Neo tkwi? A następnie musimy zadać podobne pytania co do postaci Morfeusza, który jest drugą ważną postacią w filmie Matrix, i na temat świata, z którego Morfeusz się przedostaje, czy chce do tego świata chce Neo, że tak powiem, przetransportować. Jaka jest natura tego drugiego świata? Więc mamy dwie postaci, mamy dwóch bohaterów, mamy dwa światy. No i teraz spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Neo, bohater filmu, tutaj widzimy urocze ujęcie, jak właśnie zastanawia się, czy uciec ze swojego boksu w firmie, czy nie. No, możemy nawet po pierwszych sekwencjach filmu łatwo powiedzieć, że Neo żyje w jakimś świecie pozorów. Tak? Znaczy, firma jest sztuczna, to wszystko jest jakieś takie nieautentyczne, prawda? Praca jakoś nie daje satysfakcji, Neo prowadzi jakieś podwójne życie, ale też tak naprawdę nie wie, kim jest. Wydaje się, że Neo przyjmuje zaprawdę to, co jest jedynie odbiciem prawdy, jej cieniem. Przyjmuje zaprawdę fałsz po prostu, tak? Neo ma jakieś niejasne przeczucie, że żyje wbrew swojej naturze, poszukuje czegoś, tak? Jest hakerem. To jest dosyć istotna okoliczność. Poszukuje czegoś, ale tak naprawdę nie wie czego, nie potrafi tego zracjonalizować. Ma pewne przeczucie tylko, że ma jakiś cel, który jest niewyraźny.
No i widz może odnieść wrażenie, czy powinniśmy nawet taki wniosek wyciągnąć, że Neo jest zniewolony, nawet ten boks w firmie jest dosyć wymowny. On jest zamknięty w tym swoim boksie, z którego musi uciec, tak? Przed agentami, którzy mają zaraz go tam pochwycić. No jest świat, w którym Neo sobie istnieje. I co możemy o tym świecie powiedzieć? No, po pierwsze, jest to świat postrzegalny zmysłowo, tak? Postrzega się go przez zmysły, poznaje się go poprzez zmysły, czyli wzrok, węch, słuch, dotyk, smak. I to jest jakby okoliczność, która jest dla każdego oczywista, tak? Natomiast jest drugie dno. Jest drugie dno, które polega na tym, że ten świat numer jeden, świat, w którym Neo sobie żyje, jest symulacją. Bardzo rozbudowaną symulacją, wyrafinowanym programem komputerowym, czy zbiorem wielu różnych programów komputerowych. I co jest ważne, jest to spójny świat. Rzadko zdarzają się w nim błędy, takie jak kod, który się na przykład powtarza. Tylko że problem polega tutaj na tym, że Neo, nie mając pewnej wiedzy, czy żyjąc w tym świecie, ktokolwiek by żył w tym świecie, nie mając pewnej wiedzy, nie może nawet wiedzieć, że zachodzą w nim błędy, tak? Znaczy Neo zawsze myślał, że kiedy widzi coś po raz drugi, albo tak mu się wydaje, to że ma déjà vu po prostu, że to jest pewne zjawisko psychologiczne, tak? Nie ma wiedzy, że tak naprawdę jest to pewne świadectwo, kiedy coś się powtarza, no, że jest jakiś błąd w systemie. Neo musiałby wiedzieć więcej, żeby zrozumieć, że żyje w symulacji pewnej, w pewnej łudzie. Ale Neo tego nie wie. Neo traktuje świat numer jeden jako rzeczywistość. Jest to świat, który jest mój najbliższy, który może zobaczyć, dotknąć i tak dalej. I z tego płynie taki wniosek dla nas, że być może jest tak, że na co dzień nie poznajemy świata takim, jakim on naprawdę jest. Odkrycie tego, czym jest świat, wymaga wysiłku i spostrzegawczości, ale nawet to nie wystarcza. Bo jeżeli nie ma wiedzy, to nie możemy tego zrobić. Neo ma jakieś przeczucia, że ze światem jest coś nie tak, ale nie potrafi powiedzieć co i wyciągnąć odpowiednich wniosków. I wydaje się, że ktoś musi mu w tym pomóc, tak? I co więcej, ta osoba, ten ktoś musi spełniać pewien warunek, to znaczy musi to być osoba, która odkryła wcześniej naturę świata, posiada o nim wiedzę, wie, czym jest świat tak naprawdę. Wie, czym świat jest w swojej istocie, a nie w pozorach, które się manifestują Neo, w symulacji, jaką jest Matrix. I tym kimś w filmie jest Morfeusz. Tutaj już we wstępie była mowa o tym, jak możemy postać Morfeusza łączyć z pewnymi tropami w kulturze. No tutaj jest jeszcze dalsze jakby kwestie związane z imieniem. No po pierwsze, greckie słowo morfe to kształt, postać, forma, tak? Czyli no nawiązuje się tu jakoś do problemu właśnie tej przemiany, tej metanoi, o której pan profesor Wojtysiak mówił wcześniej. No i oczywiście to jest oczywiste nawiązanie do mitu o Orfeuszu, tak? który wstąpił do Hadesu, żeby uratować swoją ukochaną, co się niestety nie powiodło. To też jest ciekawe. No ale też motyw tej miłości się tutaj pojawia, znaczy, że jakby Orfeusz podjął pewne ryzyko. Tak? Tak samo Morfeusz podejmuje pewne ryzyko i no jakby będąc przekonanym o wartości tej drugiej osoby, o tym, że Neo jest coś wart, no podejmuje to ryzyko. I to są jakby takie dwie okoliczności związane z imieniem, które są tutaj dość ciekawe. No ale skoro Morfeusz zna naturę świata, skoro Morfeusz wie, dlaczego chce Neo uwolnić, no to możemy powiedzieć o nim, że jest przewodnikiem. Jest właśnie kimś, kto wskazuje mu drogę. Właśnie dlatego, że zna prawdziwą naturę świata. I co więcej, posiadając tą wiedzę, chce ją przekazać innym. Chce ją przekazać innym i umożliwić skuteczną ucieczkę. Po pierwsze, uświadomienie sobie, że żyjemy w symulacji, a po drugie, dotarcie do prawdziwego świata.
No i co jeszcze można powiedzieć o Morfeuszu, co jest ciekawe, to, że działa ze szlachetnych pobudek, nie dla własnych korzyści, chociaż w filmie pojawiają się takie epizody, czy takie powiedzmy urwane wypowiedzi, które mają sugerować, że właśnie nie, że Morfeusz jest kimś, kto realizuje jakieś swoje własne niecne cele. I teraz Neo sam musi osądzić, czy Morfeusz jest kimś, komu można zaufać. To też jest taki ciekawy wątek, że tak naprawdę Neo nie ma żadnego argumentu na rzecz tego, że Morfeusz mówi prawdę. Neo może mu tylko zaufać, tak? I to jest, można tutaj filozoficznie odnieść to do takiego rodzaju stanowiska, czy pewnej rodziny stanowisk w etyce, nazywanych stanowiskami, które są deontologiczne, czy do jakiegoś deontologizmu. I to jest stanowisko, które głosi, że coś jest moralnie dobre, dlatego że jakiś autorytet nam to nakazuje, tak? Czy jakiś autorytet nam zaleca jakiegoś rodzaju działanie. Więc Neo musi podjąć wybór pozaracjonalny tak naprawdę. Może nie tyle pozaracjonalny, ale nie ma żadnego właśnie rozstrzygającego dowodu. Może albo zaufać Morfeuszowi, może go albo uznać za autorytet moralny i także epistemiczny, dlatego że Morfeusz posiada pewną wiedzę, której Neo nie posiada i musi podjąć tę decyzję. Tak? To jest, dlatego Neo też jest właśnie w tej sytuacji wyboru w warunkach właśnie niepewności. To też można by tak powiązać. No i co się okazuje? Okazuje się, że ten świat numer dwa jest światem rzeczywistym, co Morfeusz stara się uświadomić Neo. Okazuje się, że świat numer jeden, czyli świat, w którym Neo żył do tej pory, jest od tego świata pochodny. Ten świat ma taką cechę, że nie da się dowiedzieć o jego istnieniu przez świadectwo zmysłów. I tutaj się zatrzymamy na chwilę. To znaczy, tutaj jest jakby pokazana pewna hipoteza filozoficzna, która mówi o tym, że być może jest tak, że no mamy świadectwo zmysłów na temat tego, jaki jest świat, ale tak naprawdę świat jest czymś innym. Na przykład właśnie jesteśmy takimi mózgami w słoiku, które są stymulowane jakimiś impulsami elektrycznymi przez szalonego naukowca i te impulsy wytwarzają wszystkie nasze zmysłowe doznania. To, że ja dotykam stołu, że napiję się zaraz herbaty i tak dalej, i tak dalej. I ciekawą cechą tej hipotezy jest to, że nie można wykazać, że ona jest fałszywa, że ona realnie nie zachodzi przez odwołanie się do zmysłów. Jeżeli, proszę Państwa, żyjemy w Matrixie i to wszystko jest Matrix, ta cała sala Szacownej Rady Wydziału, no to nie dowiemy się, nie sfalsyfikujemy tej hipotezy poprzez odwołanie się do zmysłów. W Matrixie i w świecie rzeczywistym wszystko będzie tak samo. Tak? Będą obrazy Kartezjusza właśnie, powiedzmy Kotarbińskiego, Łukasiewicza i tak dalej. Wszystko będzie tak samo. Więc to nie jest sposób, żeby sfalsyfikować tą hipotezę. Musimy się odwołać do jakiejś innej metody. No i właśnie w związku z tym, jeżeli ten świat ma taką cechę, że nie można się dowiedzieć o jego istnieniu poprzez świadectwo zmysłów, no to jakby potrzebujemy kogoś, kto właśnie pokaże nam, jak moglibyśmy ten świat poznać, jak moglibyśmy się do niego dostać. I co ciekawe jest też taka okoliczność, że jak Państwo zaraz zobaczą, to znowu będzie odwołanie do jaskini, ale żeby nie powtarzać, to skupmy się na pewnych różnicach. To znaczy w tej metaforze jaskini jest taka sytuacja, no, że ci więźniowie w końcu, jeżeli zostaną uwolnieni, no to idą do światła i wszystko jest wspaniale, jest pewien optymizm poznawczy, zobaczyli prawdę. Wydaje się, że jest to sytuacja pożądana, której moglibyśmy chcieć, tak? Że każdy chciałby poznać prawdę, to jest coś dobrego, wiąże się to później z harmonijnym rozwojem człowieka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej, tutaj jest nieco sprawa poprowadzona dwuznacznie.
Bo w momencie, kiedy Neo budzi się z tej galaretki całej, w której był zanurzony, kiedy zostają mu odłączone te kable, okazuje się, że właśnie świat, w którym właśnie się obudził, jest jeszcze gorszy. Jest jeszcze gorszy od tego świata, w którym był. W świecie, w którym był, mógł mieć pracę, mógł pójść na kolację, mógł mieć iluzję, że dokonuje jakichś wyborów, a w świecie, w którym się budzi, okazuje się, że jest tylko baterią, tak? I że być może właściwie wcale nie było warto podejmować tego wysiłku i no, iść za Morfeuszem, tak? No bo żyć w taki sposób, no nie jest to chyba coś pociągającego, tak? Więc no znowu musimy się zwrócić do tego oto człowieka, który niestety z obiektywnych powodów nie może być dzisiaj z nami. No to są takie informacje, które Państwo już znają, więc to pominiemy. No, wróćmy znowu do jaskini. No, tylko kilka cech tej metafory, które nas interesują w kontekście Matrixa. Co ona ma pokazać? No według mnie ona ma pokazać po pierwsze prawdziwą naturę człowieka, czyli tego, że jesteśmy istotami, które powinny dążyć do prawdy. Po drugie sytuację, w której się człowiek znajduje, czyli nieciekawą sytuację, to znaczy sytuację taką, w której do tej prawdy nie możemy dotrzeć, dlatego że jesteśmy łudzeni pewnymi pozorami, które zmysły nam podsuwają. Po trzecie, jest to metafora, która ma ukazać, czym tak naprawdę jest świat właśnie, no, że ten świat jest światem, który jest pewnym cieniem, pewnym odbiciem, natomiast prawdziwy świat jest czymś zupełnie innym. No i po czwarte, to jest bardzo ważna rzecz, że ta metafora ma pokazać, w jaki sposób poznajemy nasz świat. No właśnie to odwołanie do zmysłów, tak? Natomiast kiedy zwrócimy się do pojęcia tego lepszego świata, tego świata, do którego więźniowie mają uciec, no okaże się, że ten świat poznajemy też inaczej. Więc tutaj jest ważna rzecz, że są skorelowane, każdy świat ma swój sposób poznania. Jeden świat, jeden sposób poznania. Tak? To znaczy, że one się różnią. Jeżeli światy się różnią według Platona, no to musimy je poznawać w kompletnie inny sposób. No i tutaj taka autoreklama, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Filozofii. No wydaje się, że kimś według Platona, kto może przynieść ratunek, może być tylko filozof. I w Matrixie nawet jest to żartobliwie nieco skomentowane, dlatego że Morfeusz, podając Neo do wyboru czerwoną i niebieską pigułkę, mówi, że mogę zaoferować ci jedynie prawdę. Tak? Znaczy to myślę, że wszyscy tutaj obecni filozofowie mogą się pod tym podpisać, że tylko to możemy Państwu zaoferować. Jak się okazuje, w Matrixie nie zawsze może to być trafny wybór, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Dlatego, że prawda może okazać się inna niż się spodziewamy. Tak? Znaczy Neo jest zaciekawiony pewną tajemnicą, która jest mu podsuwana. Znaczy Morfeusz jest pewną enigmatyczną postacią, która wie coś, czego nie wie Neo i to go intryguje. Ale pytanie jest, czy wziąłby pigułkę, gdyby pokazać mu zdjęcia z tego drugiego świata, prawda? Co on by wtedy zrobił? To jest ciekawe pytanie. No i tutaj możemy zobaczyć pewien ideał pewnej bezinteresowności poznawczej. To znaczy filozof to jest ktoś taki, no, kogo interesuje prawda sama w sobie, bez względu na konsekwencje, na to, że może się okazać w jakiś sposób niewygodna. No i ostatnia rzecz, która jakby z tego powiązania Matrixa z metaforą jaskini się nasuwa, no jest taka, że poznanie prawdy o świecie może radykalnie zmienić nasze myślenie o nim. Że to nie jest tak, że Neo się nagle znajduje w jakimś innym miejscu, że zmienił szerokość geograficzną. Chodzi o to, że wszystko jest kompletnie inaczej, że świat jest czymś kompletnie innym, tak? I Neo nie może sobie z tym poradzić, to jest pewien szok. Ta scena, kiedy Neo jest już odłączony od Matrixa, no i pyta, dlaczego bolą mnie oczy. No i odpowiedź, dlatego że nigdy ich nie używałeś. No i się okazuje, że no on dopiero zaczyna interpretować ten drugi świat, jak to działa w praktyce, jak to jest być w tym drugim świecie, a w tamtym być jedynie oszukiwanym.
I tutaj jest taka ogólniejsza refleksja, że to, co pokazuje Matrix bardzo dobrze, to jest pewien dualizm. No bardziej ogólnie może powiedzieć, że dualizm w filozofii no to jest jakaś taka rodzina poglądów, które głoszą, że jakieś dwa byty istotnie różnią się od siebie. Na przykład dusza, ciało, czy w innym sformułowaniu umysł od materii. I często też wiążącą się z tą tezą jest takie przekonanie, że jeżeli dwa byty jakieś, że jeżeli jakieś dwa byty różnią się istotnie, to trudno wyjaśnić, jak może zachodzić pomiędzy nimi jakaś relacja, jakaś interakcja zwłaszcza. Więc no, powstaje pytanie, jeżeli zwrócimy się do tego pojęcia dualizmu w kontekście Matrixa, no jak te dwa światy, jeżeli one są zupełnie różne od siebie, no to jak one mogą ze sobą, jaka jest relacja między nimi? Więc zastanówmy się, jakie zachodzą pomiędzy nimi, pomiędzy tym światem numer jeden i światem numer dwa, jakie zachodzą pomiędzy nimi relacje i różnice. No one są ściśle ze sobą powiązane. No są ze sobą ściśle powiązane, ale dlaczego? No dlatego, że świat umysłowy, czy świat idei w stylistyce platońskiej jest światem pierwotnym. To znaczy, bez niego nie byłoby tego świata zmysłowego, to znaczy w tym sensie tego świata symulowanego, bo świat zmysłowy by był, tak? To znaczy świat numer dwa też w nim poznajemy zmysłami, ale o jego istnieniu nie możemy się dowiedzieć bez udziału intelektu. No w każdym razie ważna jest tutaj ta pochodność, że ten świat numer jeden jest pochodny od świata numer dwa. Że mógłby istnieć tylko świat numer dwa i świata numer jeden by nie było. No jest tak dlatego, że właśnie idee reprezentujące ten świat numer dwa, ten świat umysłowy, czy inaczej pod ideę można, jak rozumiem, tutaj sobie program podstawić, program Matrixa, czy kod Matrixa, no znajdują swoje odbicie, czy swoją realizację w przedmiotach zmysłowych, czyli w tych przedmiotach, z którymi Neo ma do czynienia w świecie numer jeden. To są po prostu pewne odbicia, realizacje kodu. Tak? Jeżeli zaprogramujemy jakąś linijkę kodu w jakiś sposób, no to w świecie zmysłowym ona się zrealizuje jako stół. Tak? I to jest stylizacja w Matrixie, a w stylizacji platońskiej no to będzie po prostu idea stołu, prawda, która gdzieś tam sobie wisi, doskonała, no i stół odzwierciedla jedynie tą ideę w niedoskonały sposób. Więc jeżeli jeszcze wrócimy do tego zagadnienia poznania, żeby to wyraźnie powiedzieć, no świat numer jeden ma swój charakterystyczny sposób poznania, to jest poznanie zmysłowe. Dotyk, smak, wzrok, węch, słuch. Natomiast świat numer dwa, o jego istnieniu i o prawach, jakie nim rządzą, można się dowiedzieć albo przez świadectwo kogoś, kto tam był, no ale przede wszystkim przez poznanie czysto intelektualne. No i tutaj są takie trzy dyscypliny, które się jakby no, korzystają z tego poznania czysto intelektualnego. No to jest matematyka, logika i filozofia, tak? Filozofia jest tutaj oczywiście najważniejsza, to proszę nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. No bo chociażby teza, że te nauki się posługują poznaniem czysto intelektualnym i to jest poznanie wartościowe, jest tezą filozoficzną, a nie matematyczną czy logiczną na przykład. Więc to jest oczywiście pewna żartobliwa uwaga, ale no tutaj filozofia jest, potrafi objąć te pozostałe dyscypliny, jakoś je skomentować, uogólnić. Więc widzimy tutaj wagę filozofii. Widzimy tutaj wagę filozofii, która pozwala nam, przynajmniej hipotetycznie, poznać ten inny świat, świat numer dwa. Czymkolwiek on jest. Być może on jest światem, w którym właśnie powstaje symulacja tej Rady Wydziału i tak dalej. Być może to jest świat idei, być może to jest świat teistyczny. Cokolwiek innego. Natomiast myśl tutaj jest taka, że to poznanie zmysłowe zamyka nas w obrębie jednego świata. Jesteśmy lokalni, a nie globalni. Tak? To jest ta różnica. No i teraz gdyby Platon był teraz z nami,
gdyby znalazł dla nas czas dzisiaj, to mógłby spróbować odpowiedzieć na to nasze pytanie. Ja się tego nie podejmuję, ale Platon mógłby się tego podjąć. I co Platon zapewne by powiedział? Platon mógłby powiedzieć, że Matrix to fałsz w tym sensie, że świat numer jeden, czyli świat poznawany zmysłami, nie jest symulacją komputerową. Być może Platon powiedziałby tak z tego prostego względu, że w jego czasach nie było komputerów, ale raczej Platon powiedział, nie, ja mam po prostu pewną teorię, ja mam pewne dobre wyjaśnienie, dla którego tak jest. No i to zobaczymy w tej drugiej tezie, w której Platon zgadza się z Matrixem. Znaczy, Platon mógłby powiedzieć, że Matrix ma rację o tyle, o ile głosi, że istnieją dwa różne światy. Każdy z nich poznajemy w inny sposób, natomiast świat numer dwa można poznać jedynie rozumem poprzez filozofię. Więc tu są dwa różne aspekty, tak? Znaczy aspekt tej symulacji komputerowej to jest teza, której Platon nie przyjmował, więc się za nią nie opowiada. Natomiast Platon zgadza się z tym, że bracia Wachowcy uchwyciło to zagadnienie tego dualizmu światów i tego, w jaki sposób możemy poznać istnienie tego świata numer dwa. No i to ten fakt, że takim poznaniem rozporządza tradycyjnie filozofia. No i na koniec pytanie. No, skąd wiesz, w którym świecie właśnie się znajdujesz? Proszę Państwa, dzisiaj już nie mamy czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale zachęcamy do podjęcia studiów filozoficznych. No i tylko prawdę możemy zaoferować, ale postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Także dziękujemy za uwagę.